Wysoka Izbo, bez wstępu mam pytania do pana ministra następujące. Dotyczące modernizacji linii E7 Warszawa-Lublin do Rochu wraz z budową drugiego toru na odcinku tylko 26 km pomiędzy Pilawą a Otwockiem. Jakie są stan przygotowań? Na jakim etapie jest realizacja zakupu nowego taboru na kolei obecnie użytkowany ma, tak jak wszyscy wiemy, 30-40 lat albo i więcej? I pytanie lokalne, na jakim etapie jest rewitalizacja dworca w Pilawie? Dziękuję bardzo, panie marszałku.